Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Jest to pierwszy film po miesięcznej przerwie od YouTube'a i innych platform społecznościowych. Dlaczego zdecydowałem się na taką przerwę, opowiem wam w tym odcinku, ale głównie będzie to taki luźny film o tym, co zmieniło się tutaj w środku i co ogólnie robiłem przez ten ostatni miesiąc. Także zapraszam do oglądania. Na początek tego filmu pokażę wam, moi drodzy, co zmieniło się tutaj w środku karetki, ale zanim przejdziemy właśnie do wnętrza karetki, to chciałbym serdecznie powitać wszystkich nowych widzów, bo z tego co zauważyłem, to pod moją nieobecność przybyło tutaj prawie 2000 osób. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie je w komentarzach. Staram się tam zaglądać jak najczęściej w momencie, kiedy mam na to czas i będę po prostu odpowiadał na te pytania. Planuję również zrobić taki odcinek Q&A, w którym będzie również Jovana, więc jeżeli macie jakieś tam pytania, śmiało piszcie je i nie wiem, jeszcze właśnie, czy zrobimy to w formie live'a, albo w formie filmu. Nie wiem, może napiszcie, co byście woleli, ale jeszcze raz witam was serdecznie na tym kanale. W sumie to nie wiem, od czego tak naprawdę zacząć, ponieważ od ostatniego razu, gdy widzieliście ten projekt, no to bardzo dużo się tutaj zmieniło. Więc może po prostu po kolei zaczniemy tutaj od tych bocznych drzwi. Oczywiście, mogłem tutaj zrobić dużo więcej przez ten ostatni miesiąc, kiedy robiłem sobie przerwę od YouTube'a, ale postanowiłem po prostu poświęcić ten czas dla siebie. Więc jeździłem po górach, jeździłem sobie nad rzeki, różne jeziora, bo styczeń naprawdę był przepiękny. Temperatury wahały się tam pomiędzy 10, czasami nawet do 18-19 stopni. I wiecie, z tym słońcem tutaj w Reno w Nevadzie, no to te dni były po prostu przepiękne. Nie mogłem sobie odmówić tego, żeby nie spędzić takiego dnia gdzieś w górach albo nad rzeką. Dlatego tutaj pracowałem sobie troszeczkę tak z doskoku, wieczorami, po zachodzie słońca i powolutku dłubałem sobie i robiłem te kilka projektów, których może jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć. A więc tak, pierwszy element układanki, który właśnie powstał w ostatnim czasie, jest to taka szafka, spiżarka. Nie mam jeszcze dokładnego przeznaczenia tutaj na całą tą szafkę. Wiem, że na pewno będę budował jedną albo dwie półki w środku. Ta szuflada, tutaj na pewno będą znajdowały się takie rzeczy jak sztućce, noże i tym podobne pierdoły, które tak naprawdę nigdy nie mają miejsca w waszym mieszkaniu. Każdy z nas ma taką szufladę w domu, gdzie wrzucacie po prostu wszystko i nic. I to będzie taka szuflada. I będę musiał dzisiaj popracować nad tą szafką. Nie będę budował tych półek jeszcze, ale będę musiał wymienić tą prowadnicę od szuflady, ponieważ użyłem starych prowadnic z tej karetki i ta jest niestety zepsuta. Próbowałem WD-40 i tym podobnych rzeczy. Nie działa. W momencie, gdy zaczyna się wsuwać ta druga część tej prowadnicy, ona się zaczyna przycinać, ponieważ brakuje tam tych śrutów i kawałek plastiku też jest właśnie uszczerbiony i myślę, że dlatego po prostu ona się przycina w momencie, kiedy chcecie wsunąć tą drugą część i zobaczcie, przy wysuwaniu naprawdę trzeba ją mocno pociągnąć i widzicie, jak tutaj to wszystko obciera, jest po prostu wytarte. Dlatego tym się dzisiaj będę zajmował, jeżeli chodzi o tą szafkę. Kolejna sprawa, to zacząłem właśnie budować te podwieszane szafki tutaj od strony pasażera. Ta szafka już jest mniej więcej skończona, muszę jeszcze pozakrywać wszystkie śruby i potem wybrać zawiasy, bo mam docięte drzwiczki, ale jeszcze nie zdecydowałem się, jakie to będą zawiasy. Na razie nie zawracam sobie tym głowy. I dzisiaj będę również budował, widzicie tutaj to drewno, będę budował takie same szafki po stronie kierowcy, gdzie będzie znajdowała się kuchnia. Ten obszar tutaj właśnie będzie poświęcony na kuchnię. I jeżeli chodzi o kuchnię w tym kamperze, to bardzo długo zastanawiałem się nad tym, jakiego rodzaju kuchenkę chcę tutaj zamontować. Zastanawiałem się pomiędzy kuchnią indukcyjną, zwykłą taką kuchenką gazową z dwoma palnikami, albo taką, wiecie, jakby bardziej profesjonalną kuchenką z trzema palnikami i z piekarnikiem. Bardzo spodobała mi się ta kuchenka, nakręciłem się na nią i wszystko sobie pomierzyłem właśnie, żeby zamontować tutaj tą kuchenkę z piekarnikiem. Ale wcisnąłem pauzę i zacząłem się nad tym zastanawiać, jak często tak naprawdę ja używam tego piekarnika w takim życiu codziennym. Dlatego przez ostatni miesiąc liczyłem każdy raz, gdy używałem piekarnika. I wiecie co? Użyłem piekarnika w domu dwa razy, żeby coś po prostu podgrzać. Dlatego odpuściłem pomysł z tym piekarnikiem. Miejsce, które po prostu było poświęcone na ten piekarnik tutaj w zabudowie kuchennej. Zbuduję sobie dodatkowe szafki i dzisiaj właśnie powinienem otrzymać zwykłą taką kuchenkę gazową. Dlaczego gazową, moi drodzy? Ponieważ będę miał tutaj zbiornik z gazem,
po to, żeby podgrzewać wodę. Dlatego użyję tego zbiornika do dwóch różnych rzeczy. Myślę, że to jest odpowiednie rozwiązanie dla tego kampera i dla moich potrzeb. Wszyscy zastanawiali się, jaki jest mój pomysł na zagospodarowanie właśnie tutaj tej przestrzeni za siedzeniem kierowcy i w tym momencie mogę już Wam zdradzić mój plan. Tutaj będzie znajdował się prysznic. Dlaczego tutaj? Wyciąłem tą szafkę wielką aluminiową właśnie z karetki po to, żebym mógł normalnie stanąć w prysznicu. Ta szafka ma około chyba 45 albo 48 cm głębokości i tyle dokładnie potrzebuję, żeby móc wyprostować się tutaj w tej karetce. Takich miejsc w karetce są tylko dwa. Jednym takim miejscem jest właśnie prysznic, który Wam przed chwilą pokazałem, a drugim jest schodek tutaj przy tym bocznym wejściu. Są to jedyne dwa miejsca, w których mogę się wyprostować, ale moi drodzy, kupując tego kampera, ja nie planowałem tutaj stać i spędzać bardzo dużo czasu. Jeżeli oglądacie moje filmy od dłuższego czasu, to wiecie, że ja jeżeli gdzieś jadę na jakieś, nie wiem, miejsce kempingowe, jakiś obszar gdzieś daleko w górach albo na pustyni, to ja ten czas spędzam na zewnątrz, a nie siedzę w kamperze. Jeżeli byłbym w Europie i byłbym na przykład skazany na to, żeby musieć siedzieć w samochodzie, bo byłbym przez większość czasu w jakichś takich, wiecie, miejscach mocno zabudowanych, no to wtedy pewnie zdecydowałbym się na jakiegoś innego kampera, ale do moich potrzeb ten jest idealny. Kolejny mały projekt, nad którym pracowałem, są to te dwa siedzenia naprzeciwko siebie, właśnie tutaj obok łóżka. W nich znajduje się odrobinę miejsca na jakieś, nie wiem, no, bieliznę, skarpety, tym podobne rzeczy, cokolwiek tam wymyślę, żeby do nich wsadzić. Są to malutkie szafeczki, ale zrobiłem je po prostu otwierane, żeby wykorzystać to miejsce pod tymi siedzeniami. Tutaj będzie znajdowała się duża, wygodna poducha do siedzenia plus oparcie. To jest dopiero początek tego projektu. Będzie również stół, ale stołem to zajmiemy się już po prostu w późniejszych odcinkach. Kolejny element, który na pewno już zdążyliście zauważyć, to jest ta przednia ściana tutaj przy łóżku. Tu będzie znajdowała się szafka. Pokażę Wam za chwileczkę od strony tylnych drzwi, jak to wygląda, ale zbudowaliśmy właśnie tutaj taką szafkę. Nie wiem jeszcze, co do końca zrobię z tą przestrzenią. Pewnie wstawię dwie albo jedną półkę, nie jestem do końca pewien. W środku znajdują się drzwi, które będę po prostu montował. Tutaj one będą się otwierały w tą stronę, w stronę właśnie tego siedzenia. Pomierzyłem sobie, jest tutaj wystarczająco miejsca. Kolejna sprawa, możecie zauważyć, że coś tutaj jest nie tak. Jest to szuflada z lodówką, która będzie służyła tylko i wyłącznie jako zamrażarka, ponieważ główna lodówka będzie znajdowała się tutaj w tym narożniku. Ale spędziłem cały dzień na zbudowanie właśnie tej szuflady, całej konstrukcji tutaj pod łóżkiem, którą Wam za chwileczkę pokażę, po to, żeby móc właśnie wsadzić tą zamrażarkę pod łóżko. I zapomniałem jej przymocować do tej szuflady i wczoraj, jak jechałem właśnie po autostradzie, facet mi wyjechał dosłownie przed samą karetkę i zaczął hamować, ja musiałem zahamować, no i oczywiście szuflada bez żadnych zamków, oprócz tych takich standardowych, które znajdują się w tych prowadnicach, otworzyła się do końca i w tym momencie lodówka przesunęła się do przodu, no i niestety urwała cały przód od szuflady. Nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć. To wszystko się po prostu porozwalało. I w sumie dobrze, bo teraz poświęcę troszeczkę więcej czasu i zbuduję sobie to troszeczkę lepiej. Mam nowy pomysł na to. Użyję troszeczkę grubszej płyty i wszystko powinno być w porządku. Tak jak widzicie, ja sobie to tu wszystko już wymierzyłem tak, żebym miał dostęp do obydwu szafek w tym samym momencie i ta może być otwarta. Jeżeli chodzi o zamrażarkę, to wiecie co? Świetny sprzęt, tylko żałuję, że nie ma tego w Europie. Bardzo chciałbym Wam polecić tą firmę, bo robią naprawdę rewelacyjne takie lodówki. Spójrzcie sobie do środka. Wszystko jest naprawdę wykonane bardzo solidnie. Ta uszczelka, wszystko tutaj, wiecie, jak zamykacie te drzwiczki i dociskacie jeszcze tymi klamrami takimi, to słychać, jak ta uszczelka tam naprawdę mocno się wciska w tą szczelinę. Więc naprawdę super sprzęt. Cała lodówka jest wykonana z nierdzewki. Do tego macie takie solidne, grube uchwyty na sprężynie,
Chyba, widzicie? One są naprawdę solidne. Lodówka ciągnie około 40 do 45 W w momencie, gdy jest ustawiona na minus 20, bo taką temperaturę mam w tym momencie ustawioną. Nie jest za ciężka, tylko szkoda, że nie ma tego w Europie. Ta firma w ogóle nie jest tam dostępna, bo bardzo chętnie bym wam to polecił, bo jest to rewelacyjny sprzęt. No ale dzisiaj będę musiał popracować tutaj nad tymi drzwiami. A jeżeli chodzi o widok tutaj od tyłu, to prezentuje się to w następujący sposób. Lodóweczka stoi sobie w takiej właśnie otwartej szufladzie po to, żeby mogła spokojnie z tej strony zasysać powietrze i wydmuchiwać z tamtej albo na odwrót. Już nie pamiętam, która kratka jest wlotem, a która wylotem. Bez znaczenia, ma tutaj naprawdę bardzo dużo miejsca i zobaczcie, nawet te zawiasy od drzwiczek, one są na maksa solidnie właśnie wykonane. Super produkt, super produkt. Jeżeli mieszkacie w Stanach, gorąco polecam. W Europie szkoda, że to nie jest po prostu dostępne. Tu już mam przygotowaną płytę, z której będę wykonywał dużą taką szufladę, w której prawdopodobnie będę przechowywał przeróżnego rodzaju narzędzia. Wiecie, budując już drugiego kampera, tych narzędzi troszeczkę mi się zaczyna zbierać, no i potrzebuję po prostu jakieś miejsce, dlatego tutaj z tyłu będzie jedna szuflada na narzędzia, druga szuflada będzie to po prostu taka wysuwana jakby tacka, wiecie, taka otwarta szuflada, w której będę mógł wsadzić sobie duże, ciężkie takie przedmioty i nie musieć po prostu po nie sięgać daleko, będę sobie mógł to po prostu wyciągnąć. No i to wszystko, jeżeli chodzi o taki update tego, co zmieniło się w tym kamperze. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego zrobiłem sobie miesięczną przerwę od YouTube'a, to nie widzieliście ostatniego filmu, bo w ostatnim filmie mówiłem, że robię tą przerwę ze względu na swoje urodziny. Jeżeli jesteście na tym kanale już od jakiegoś czasu, to wiecie, że zawsze w styczniu wyjeżdżam na miesiąc, dwa, czasami trzy, polatać po prostu po jakichś takich ciepłych, tropikalnych miejscach i odpocząć. Ale w tym roku postanowiłem to po prostu przełożyć na późniejszy termin. Nie wiem jeszcze kiedy, ale postanowiłem spędzić ten czas tutaj w Reno, ponieważ styczeń był przepiękny. Temperatury na poziomie, wiecie, tam pomiędzy 10 a 19 stopni, piękne słoneczne dni. Jedna tak naprawdę burza śnieżna, która trwała dosłownie, nie wiem, dwa dni i tego śniegu już praktycznie nie było po dwóch dniach. Poza tym naprawdę rewelacyjny miesiąc i jeździłem po prostu w góry, nad jeziora, spędzałem ten czas aktywnie, poświęcałem go po prostu na to, żeby robić to, co lubię, czyli spędzać czas w naturze. No i zobaczcie, zniszczenia są takie. Niestety ta szuflada jest do odbudowy. Wymienię i ten przód, i te boki na grubszą płytę po to, żebym mógł zamontować to i już nie martwić się o to, że po prostu to się rozleci. Rama szuflady już zrobiona z dwóch tak naprawdę różnych płyt, ponieważ nie miałem takiego długiego kawałka z tej grubszej, prawie 2-centymetrowej płyty. Zrobiłem to na tej 2-centymetrowej płycie i skręciłem wszystko na takie 2,5-calowe śruby. Długoherne, zobaczcie, głęboko wchodzą w płytę. Skleiłem jeszcze na klej do drewna i teraz powinno być ok. Myślę, że to się nie rozleci, nawet jeżeli ta zamrażarka w jakiś sposób odpięłaby się od szuflady, bo ona będzie w środku zamocowana, żeby się po prostu nie ruszała ani na boki, ani przód, tył, żebym uniknął takiej sytuacji jak teraz, że właśnie zepsułem szufladę. Zrobiłem ją w takim trochę dziwnym kształcie. Dwa boki wyższe, dwa niższe, ze względu na to, że do tego będą przykręcone drzwi, te przednie, wiecie, ten front od tej szuflady, dlatego zrobiłem to po prostu wyższe. Lewa strona, ponieważ tam nie ma ani wlotu, ani wylotu powietrza, no a tu jest niżej, żeby normalnie ona sobie mogła oddychać i wciągać i wypuszczać powietrze. I to powinno się w tym momencie mniej więcej zmieścić tutaj.
pomocnica dociera szufladę, żeby wszystko pasowało idealnie tam właśnie na te prowadnice, bo nie ukrywam, że trochę mi się ta podstawa od szuflady ucięła za duża, ale powinno być w porządku, trochę papierem podziałamy i będzie ok. How is it? It's going. I think that's good enough, I would say. Is it? Yeah, I think so. How perfect do you want it to be? I think that's perfect. Okay. Right now, yeah. If anything, we'll go back in. No i spójrzcie, tak to się prezentuje. Lodówka już jest z powrotem zamontowana w szufladzie. Ta noga nie jest jeszcze w ogóle tutaj przykręcona, więc na to nie zwracajcie uwagi. Ale tak to wygląda. Jovana tutaj zaprezentuje, jak to się otwiera. Tam te kable trochę przycierają. Będę musiał je podwiesić, ale powiem wam, że spoko. Nowa szuflada działa rewelacyjnie. Jovana tam mierzy, żeby dociąć bok szafki. Będziemy budowali taką samą szafkę jak ta, tylko po stronie tutaj właśnie kierowcy. Więc Jovana tam mierzy wszystko na docięcie, a ja będę docinał tutaj te deski, z których będziemy robić właśnie tą szafkę. What's that, Senna? The stove. You got it. It's not damaged or anything from the outside? No? Okay. Przyjechała właśnie kuchenka do kampera i no jeszcze nie wiem w 100% czy ją zatrzymamy czy nie, bo musimy najpierw wszystko pomierzyć i zobaczyć jak to wygląda. You're juggling it like it's tennis balls. It's not heavy. It's not? No. What do you think? 10 pounds? Less? If even. Look at all this pretty glass. Yeah. Zobaczcie, to szkło na górze, nie wiem czy to zostawię, ale ogólnie bardzo fajnie zrobione jest, bo są takie stopery plastikowe na wcisk, żeby wam się to nie otwierało w trakcie jazdy. Można by podnieść tą kuchenkę przy użyciu tego. Naprawdę spoko, kurde. A kuchenka sama w sobie wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Dwa palniki, dwa pokrętła, to jest chyba od zapalnika, naprawdę spoko. Ostatni dzień stycznia i zobaczcie, jaki przepiękny dzień. W tym momencie na zewnątrz jest plus 18 stopni. Widzicie, jestem w t-shircie. Na początku jeszcze pracowałem sobie tutaj w bluzie, ale było zdecydowanie za gorąco w momencie, kiedy słońce po prostu zaczęło tutaj świecić z tyłu karetki. Ja osobiście zapomniałem, jakie te zimy są naprawdę rewelacyjne tutaj w Reno, w Nevadzie. Ta pogoda jest bardzo nieprzewidywalna. Dzisiaj może być plus 18 stopni, a jutro może na przykład albo pojutrze sypać śnieg, więc trzeba być na to przygotowanym, ale mieć taką pogodę w styczniu, w lutym, no to jest po prostu super sprawa moim zdaniem. Ja w tym momencie biorę się za wykończenie tej szafki w środku i potem będę jeszcze musiał podocinać drzwiczki i posprzątać tutaj, bo robi się naprawdę niesamowicie brudno. Tego kurzu, tych opiłków drewnianych jest już tak dużo w środku, że no trzeba to po prostu jakoś ogarnąć troszeczkę.
No i tak to się wszystko prezentuje w tym momencie. Będzie 6 takich otwieranych szafek. To samo co z tej strony. Teraz muszę podocinać drzwiczki. Zastanawiam się tylko nad jedną z tych szafek. Może to będzie ta środkowa tutaj nad kuchnią, żeby ona była cały czas otwarta, czyli nie będzie po prostu drzwiczek. Zrobię taką malutką poprzeczkę na dole i możliwe, że to będzie szafka na przyprawy i tym podobne rzeczy. Nie wiem, jeszcze nie jestem w 100% pewien. Na pewno zagospodarowanie wszystkich tych szafek będzie łatwiejsze, jak już cały kamper będzie po prostu skończony. Powiem wam, trzyma się to naprawdę bardzo dobrze i najlepsze jest to, że teraz jak jeżdżę właśnie tym kamperem, to nic tutaj nie trzeszczy. W poprzednim kamperze miałem tak, że te meble po prostu trzeszczały nawet na normalnej drodze. Ten sufit gdzieś tam przycierał, te szafki gdzieś przycierały, a teraz wszystko, powiem wam, jest tak przykręcone, że no nie da rady tego w ogóle ruszyć. No i dobra, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy taki krótki odcinek. Wiecie, taki po prostu update na temat tego, co się dzieje z kamperem i ze mną. Jeżeli chodzi o kampera, to ja osobiście naprawdę nie mogę się doczekać tego pierwszego wyjazdu. Jestem już tak podekscytowany skończeniem po prostu tego projektu i zabraniem właśnie tego kampera gdzieś na pustyni albo w góry, albo gdziekolwiek mnie wiatr poniesie, bo jeszcze dokładnie nie wiem, jaki jest plan na pierwszy wyjazd. Wiem, jaki jest plan na główny wyjazd tym kamperem, ale nie będę wam jeszcze za dużo zdradzał na ten temat, moi drodzy, więc myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się, cześć!